Szczęść Boże, Maria Kaliściak, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Trwają rozmowy z czeskim rządem w sprawie sporu wokół kopalni Turów. Czesi domagają się 5 milionów euro kary dziennie za to, że Polska nie realizuje postanowienia TSUE o wstrzymaniu wydobycia w tej kopalni. Podczas rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller był pytany o kwestie skargi Czech do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Rozmowa pana premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Babiszem dotyczyła wycofania tej skargi w momencie podpisania porozumienia. Wczoraj rząd czeski przyjął mandat negocjacyjny do tego, aby z polską stroną się porozumieć. Ma wytyczne negocjacyjne w tym zakresie i przechodzimy do finalizowania umowy. Czesi domagają się 5 milionów euro kary dziennie za to, że Polska nie realizuje postanowienia TSUE o wstrzymaniu wydobycia w tej kopalni. Taka decyzja to tylko element gry politycznej, czyli usztywnienie stanowiska Czech w trakcie negocjacji. Czeski rząd korzysta z instrumentów prawnych przysługujących mu w toku postępowania, mówi Piotr Müller. Rząd czeski wczoraj przyjął mandat negocjacyjny po to, aby ten spór rozwiązać polubownie, a nie żeby go rozwiązywać na poziomie ostatecznie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trwają prace nad ostateczną umową między stroną polską a czeską z udziałem m.in. przedstawicieli poszczególnych resortów. Rzecznik rządu dodał, że działanie kopalni Turów i wszystkich bloków energetycznych z nią związanych jest kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa. W związku z tym musi być kontynuowane. Prezydent Andrzej Duda odwiedził zakład produkcyjny Pronar w Siemiatyczach na Podlasiu. Spółka specjalizuje się w produkcji maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych. Pronar to polska firma w niewielkiej podlaskiej miejscowości, ale o światowym zasięgu. Swoje produkty eksportuje do ponad 60 państw. Dziś przedsiębiorstwo odwiedził prezydent Andrzej Duda. Muszę powiedzieć, że z dumą odwiedzam takie firmy jak ta, bo to jest właśnie przykład tego, że po pierwsze Polak potrafi, po drugie, że polski przemysł rzeczywiście absolutnie rodzimy, może być na absolutnie najwyższym światowym poziomie, bo to jest nie, proszę Państwa, tylko europejski, to jest absolutnie światowy poziom. Firma produkuje i sprzedaje maszyny rolnicze, od śnieżarki, przyczepy, kosiarki i kontenery w całej Unii Europejskiej i Rosji, a także w Afryce, Amerykach Północnej i Południowej oraz w Nowej Zelandii. Spółka zatrudnia około 3000 osób, to mieszkańcy podlaskich miejscowości. Chciałbym, żeby teraz do tej niezwykle dynamicznie, galopująco wręcz rozwijającej się na przestrzeni ostatnich 33 lat od, jak powiedziałem, 1988 roku państwa firmy, dołączył się także i galopujący rozwój Podlasia, za który odpowiedzialne są przede wszystkim władze centralne, bo to jest kwestia odpowiedniej realizacji programów rozwojowych. Prezydent przypomniał, że cały czas budowana jest droga Via Carpatia, która połączy północ i południe Europy. Polski fragment drogi wyniesie łącznie 700 km i połączy województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Wierzę w to, że ona przyniesie wielką perspektywę rozwojową w tym znaczeniu międzynarodowym nam i naszej części Europy, ale przede wszystkim bardzo liczę na to, że będzie stanowiła taki impuls dla tej części Polski, że wokół niej obudują się także i inne rozwiązania infrastrukturalne. Obecnie w eksploatacji znajduje się 75 km trasy, ale prawie 300, czyli blisko połowa, jest już w realizacji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugą edycję programu dotyczącego usuwania folii rolniczych. Nabór wniosków ruszy 28 czerwca. Dla polskich rolników łączenie ekonomii z ekologią stanowi dziś nie lada wyzwanie. Jednym z takich wyzwań, z którymi borykają się bezpośrednio rolnicy, jest znalezienie sposobu na utylizację odbioru tych folii rolniczych, które masowo są w tym momencie wykorzystywane w produkcji rolnej. Zwraca uwagę minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie możliwe było znalezienie alternatywy. Pomocą dla rolników ma być program prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod auspicjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jest nasza wspólna troska o polską wieś, ale również o to, aby ta produkcja odbywała się jak najmniejszym kosztem, a jednocześnie w sposób jak najbardziej ekologiczny.
Póki co jest to program pomostowy. Docelowo rząd zamierza wprowadzić mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Z kolei minister rolnictwa i rozwoju wsi zauważa, że polscy rolnicy wyróżniają się na tle Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ekologię. Z jednej strony nasi rolnicy produkują bardzo dobrej jakości produkty zwierzęce, roślinne. Z drugiej strony proszę pamiętać o tym, że stosują dużo mniej nawozów, dużo mniej środków ochrony roślin w stosunku do kolegów z innych krajów europejskich. Jest to możliwe między innymi dzięki wsparciu, jakie dają programy prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreśla prezes funduszu Maciej Chorowski. Wprowadzamy również takie programy jak na przykład pomoc przy wapnowaniu, przy usuwaniu azbestu, małej retencji. Również najbardziej szerokie i powszechne programy Narodowego Funduszu, takie jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Program dotyczący utylizacji folii rolniczych swoją drugą edycję rozpocznie już pod koniec czerwca. Nabór w drugiej edycji programu ruszy 28 czerwca, zakończy się 15 września tego roku. Przewidujemy, że do 31 marca 2022 roku do tego czasu zdołamy ocenić wnioski i zawrzeć umowy z beneficjentami. A pieniądze zostaną wypłacone najprawdopodobniej w listopadzie 2022 roku. Zanim rozpocznie się nabór wniosków, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zorganizował warsztaty dla beneficjentów programu. Odbędą się one 23 czerwca. W pierwszym naborze programu na utylizację folii rolniczych przeznaczono 42 miliony złotych. Obecnie na ten cel zagospodarowano środki w wysokości 25 milionów złotych. Sekretarz Generalny Sojuszu przebywał z wizytą w Waszyngtonie. To przygotowania do szczytu NATO w Brukseli. Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg rozmawiał na temat wyzwań stojących przed sojuszem z prezydentem USA Joe Bidenem. Zajęliśmy się szerokim zakresem problemów w Rosji i Chinach, globalnym terroryzmem, zagrożeniami cybernetycznymi, a także skutkami zmian klimatycznych dla bezpieczeństwa. Większość czasu spędziliśmy na przygotowaniu nadchodzącego szczytu NATO w Brukseli w przyszłym tygodniu, gdzie uzgodnimy przyszłościowy, ambitny program dalszego wzmacniania naszego sojuszu. A ten jest niewątpliwie potrzebny, zwraca uwagę politolog profesor Robert Alberski. Tutaj zwłaszcza od agresji na Ukrainę te działania rosyjskie coraz częściej są postrzegane jako zagrożenie dla regionu, zwłaszcza dla Europy Środkowej i Wschodniej. No i oczywiście NATO nie może jakby udawać, że tego nie widzi, a więc wymaga to wypracowania nowych, skutecznych środków, które no, mogą zniechęcić do podejmowania takich działań właśnie ekipę prezydenta Putina. Rosja to nie jedyna kwestia, którą mają się zająć przywódcy państw NATO podczas zbliżającego się szczytu. Jens Stoltenberg wskazywał, że jednym z największych wyzwań dla sojuszu są Chiny, które wkrótce będą miały największą gospodarkę świata. Chiny, jak mówił sekretarz generalny NATO, dużo inwestują w zaawansowane zdolności wojskowe i nie podzielają naszych wartości. Widzimy to w sposobie, w jaki rozprawiają się z protestami demokratów w Hongkongu, jak radzą sobie z mniejszościami Ujgurów, jak zmuszają, jak grożą Tajwanowi. Musimy więc stanąć w obronie ładu międzynarodowego opartego na zasadach i musimy ściślej współpracować z partnerami, w tym z regionu Azji i Pacyfiku, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej i Japonii. Szczyt NATO w Brukseli zaplanowano na 14 czerwca. I na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.